Zapraszam na scenę pierwszego naszego panelistę, pan Marcin Czarnecki, prezes Bakalantesa. Witam serdecznie. Pan Rafał Gruszeczka, dyrektor finansowy grupy Maspex Wadowice. Zapraszam. I pan Michał Szafryna, dyrektor sprzedaży The Hoist Polska. Zapraszam. Proszę bardzo. Panowie, zanim zaczniemy, mam straszną ochotę zapytać po całym tym dniu i tych licznych wcześniejszych wypowiedziach, dyskusjach, jakie macie pierwsze wrażenia i jakie macie pierwsze wnioski? Czy coś specjalnego gdzieś w szczególny sposób panowie wyłapaliście? Znaczy ja chcę powiedzieć, że po tej prezentacji, która była przed sekundką, to pewnie tutaj tematy, które my mamy omawiać, już trochę były omówione. Więc nie wiem, czy nie mamy spalonego części naszej rozmowy, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to ja jestem pod wielkim wrażeniem intelektualnej wycieczki, którą nam zaproponowali organizatorzy i bank, wybierając taki temat. I to jest niesamowite dla mnie. Wydaje się, że już dzisiaj, że konferencja wpisuje się w doskonały sposób w dyskusję nad Zielonym Ładem tutaj w Polsce, ale też już raczej nie tylko i wyłącznie w dyskusję, ale w asymilację tego europejskiego porozumienia w sprawie ochrony środowiska, jakim jest Zielony Ład. I myślę też, że coraz bardziej ten temat staje się dla wszystkich znany, ale też coraz bardziej też odchodzimy od tego wszystkiego, co było tutaj sygnalizowane, co wiązało się z licznymi obawami. Wtedy, kiedy dokument, który operacjonalizuje założenia Zielonego Ładu, czyli strategia od pola do stołu, była opublikowana 20 maja 2020 roku. Jeśli patrzymy na całą tą rzeczywistość, która wiąże się z Zielonym Ładem i ze strategią From Farm to Fork, to widzimy, że dotyka ona praktycznie wszystkich aspektów całego łańcucha wartości. Profesor Hausner zwrócił uwagę, że nie należy już patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat łańcucha wartości i poszczególnych jego ogniw, ale też w bardzo silny sposób jest to ekosystem, który produkcji żywności, który łączy ze sobą producenta pierwotnego, przetwórcę, tych wszystkich, którzy dystrybuują tą żywność i także konsumentów. I jeżeli tak jest, to mamy najbardziej kompleksową możliwość przemiany tego, do czego jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni, bo robimy to codziennie, czyli do jedzenia. Jeżeli tak się dzieje, to wydaje się, że nie powinno dziwić to, że Zielony Ład wytrąca nas, czy wybija nas ze strefy komfortu i powoduje, że zaczynamy i musimy zacząć o tym myśleć w nowy sposób. Tak? Ja bym rozpoczął naszą dyskusję między producentami, przetwórcami od takiego założenia, że mamy dwie perspektywy. 2030 rok, którą wyznacza From Farm to Fork, czyli krótki termin, i mamy ten termin 2050 roku, który ma takim kamieniem milowym będzie osiągnięcie zerowej emisyjności w Unii Europejskiej. Panowie, wydaje się, że wtedy warto zadać sobie takie pytanie, jaka będzie żywność za 10 lat i za 30 lat? Może pan Marcin Czarnecki, bo chętnie, skoro już też chętnie. Dzięki Lucjan za pytanie. Ja zdałem sobie sprawę wcześniej, słuchając występujących, że nie jestem jedynym, którego zainspirował pan Peter Schmidt wcześniej, na początku występujący. I pozwoliłem sobie tutaj zanotować dwie myśli, do których bardzo chętnie nawiązałbym w podsumowaniu, na koniec pewnie naszego spotkania. A te dwie myśli to jest myśl pierwsza, którą pan powiedział. Musimy myśleć, jak wyżywić świat. I pan postawił kropkę.
a po tej myśli i nie było żadnego rozwinięcia. Co z tego wynika dalej? Nie powiedział pan ani słowa o konkurencyjności, nie powiedział pan ani słowa o nierównościach na świecie i bardzo chętnie pewnie na końcu warto o tym powiedzieć parę słów. Druga rzecz, powiedział pan również zdanie takie, żywność w Europie jest za tania. Ja wyrywam z kontekstu w tej chwili, ale takie zdanie padło. I to jest też dla mnie, jako dla producenta żywności, no jest to rzecz taka rewolucyjna dosyć. Bliżej do twojego pytania, Lucjan, by się zbliżając, to ja pomyślałem sobie tak, że odpowiedź na to, jaka będzie żywność w przyszłości, zależy od tego, o jakich regionach świata rozmawiamy. Nie wierzę w to, że żywność w przyszłości będzie taka sama w Europie, jak i w mniej rozwiniętych częściach świata. I pewnie trzeba byłoby zawęzić to pytanie do albo mówimy o całym świecie i zupełnie pewnie inna żywność będzie w Afryce potrzebna, a inna w Europie, bo inne są potrzeby, inne są możliwości. I to jest jedno. Drugie, o czym pomyślałem, to jest to, że żywność w przyszłości będzie dokładnie taka, jaką będzie akceptował i był gotowy zapłacić konsument. I mam przykład, dlaczego o tym pomyślałem. Bardzo mocno rozwija się na świecie, a i w Polsce w ciągu ostatnich lat, żywność pochodzenia roślinnego. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na żywność, która jest analogami żywności mięsnej albo mlecznej. Czyli biznes polegający na tym, że białko roślinne zastępuje białko zwierzęce albo w produktach mięsnych, albo w produktach mlecznych. To są dwa biznesy, albo dwa obszary, które w tej chwili są już warte dosyć duże pieniądze. To jest mniej więcej 2,5 miliarda euro rocznie wartość rynku w tym obszarze mlecznym w Europie i około 2 miliardów w biznesie mięsnym. I to jest coś, co eksploduje, to jest coś, co rośnie w tempie od kilku lat 10% i pewnie będzie rosło dalej. W Polsce widać ten sam trend. W ciągu ostatnich 2 lat, między innymi na fali COVID-u, powstało około 50 większych albo mniejszych startupów, które zaczęły produkować jakąś żywność roślinną naśladującą albo mięso, albo mleko i daleko nie wszystko, bo również tutaj są firmy w cukiernictwie, piekarnictwie, w żywności dla zwierząt. Coś, co eksploduje i coś, co jest napędzane nie tym, że istnieje Zielony Ład, albo że będzie istniał Zielony Ład, tylko tym, że konsumenci chcą to kupić po prostu. I widzą potrzebę i chętnie o tym rozmawiają i mają wiele motywów, dlaczego chcą kupować tego typu żywność. Więc myśląc o żywności przyszłości, to ja pomyślałem przede wszystkim o tej żywności roślinnej i dałem przykład, ale oprócz tego, pewnie nie powtarzając tego, co pokazywał na swojej wspaniałej prezentacji nasz przedmówca, bo pokazał bardzo wiele o żywności w przyszłości. Pomyślałem sobie również o żywności funkcjonalnej, to znaczy o żywności odpowiadającej na potrzeby i zdrowotne, i potrzeby bycia w dobrej formie. Pomyślałem o żywności lokalnej i sezonowej, co widać pewnie również i w Polsce, i na całym świecie. I to pewnie tak w dużym skrócie, żeby nie powtarzać tego, co było wcześniej, to tak bym odpowiedział. Odwołując się do tego, co powiedziałeś wcześniej, że właściwie należałoby zadać sobie pytanie, do której części świata to należy zaadresować, to zważywszy na to, że Zielony Ład jest de facto tworem Unii Europejskiej, ale też pamiętajmy o tym, że Unia Europejska chce tutaj wypracować standardy dla świata. Jest to nie mniej, nie więcej tylko dążenie do tego, by jakby w pewien sposób uchwycić też odpowiedzialne przywództwo w zakresie żywności, bezpieczeństwa żywności w skali całej planety. Tak to chyba należy widzieć, ale ze szczególnym uwzględnieniem przede wszystkim w tej chwili naszej Unii Europejskiej. Czy jeżeli pytamy o tą przyszłość żywności, jak to widzi też Maspex, będący w tej części Europy jednym z czołowych producentów? No ja jestem trochę w innej części sektora spożywczego. Nie produkujemy ani mleka, ani mięsa, więc mamy trochę inne problemy, inne wyzwania.
Natomiast króciutko, przede wszystkim na pewno żywność będzie zdrowa. Mamy coraz bardziej świadomych konsumentów, którzy wiedzą, czego poszukują w sklepach, umieją czytać etykiety, rozumieją je, nie tak jak to było do tej pory, więc wiedzą, co kupują, wiedzą, czego poszukują. Pytanie jest tylko jedno, co też kolega powiedział, czy konsument będzie skłonny zapłacić wyższą cenę za produkt lepszej jakości? To jest pytanie, które pewnie w przyszłości sobie odpowiemy. Natomiast schodząc tak prosto i szybko do grupy Maspex, temat zrównoważony rozwój, zielony ład czy F2F, to są tematy, które w naszej były praktycznie wpisane w nasze DNA od samego początku, bo Maspex od samego początku swojej produkcji zawsze poszukiwał innowacyjnych rozwiązań, które ograniczały zużycie na przykład mediów, energii. To są trendy, które pojawiły się od kilku lat. Rzeczy, które my zrobiliśmy już paręnaście lat temu, na przykład wprowadzając odzyskiwanie biogazu w oczyszczalniach ścieków, zużywanie, zawracanie go do produkcji. Dzisiaj stanowi biogaz w naszych częściach zużycia gazu około 10%. Teraz mamy bardzo duży program, gdzieś około 40 milionów złotych dotyczący wdrożenia fotowoltaiki. Mamy jedną dużą farmę już zrobioną parę ładnych lat temu. Jeszcze wcześniej nikt o tym nie myślał, o dofinansowaniach. Dziś budujemy farmy fotowoltaiczne praktycznie na każdym dachu naszej fabryki i w każdego biurowca. Więc to są rzeczy, które konsument widzi. Oczywiście trzeba konsumenta o takich rzeczach informować. To są rzeczy, które powinny w przyszłości przynieść pozytywne efekty i pozytywny odbiór też naszych produktów. Tam w dalszej części pewnie powiem trochę o naszej współpracy z rolnikami, jak ona wygląda, ale myślę, że nie na tym etapie. Dzięki. The Hoist jest w zupełnie innym miejscu łańcucha wartości produkcji żywności. Wy macie dzięki temu bardzo duży wgląd w to, co dzisiaj stanowi esencję żywności, czyli w sektor mięsny, zarówno drobiarski, jak i wieprzowy, jak i wołowy. Jak The Hoist widzi swój wkład też w przyczynienie się do powstawania żywności przyszłości? Czy przypadkiem nie jest tak, że w perspektywie może nie najbliższych 10 lat, ale w perspektywie następnych 30 lat utracicie dosyć znaczny obszar swoich przychodów, bo spożycie mięsa maleje? No tak, teoretycznie maleje, natomiast myślę, że globalnie, tak jak tutaj już zostało zauważone, cały czas jest niedobór i myślę, że jest naprawdę dużo szans do rozwoju. Ja się bardzo cieszę, bo na tej prezentacji poprzedniej, bardzo interesującej i motywującej, dla mnie taka, wyłapałem tam dla siebie dwie rzeczy. Pierwsze, thinking takie out of the box. I to jest coś, co przyświeca nam jako firmie od już wielu lat. My chcemy być troszeczkę do przodu, chcemy wyprzedzać trochę oczekiwania rynku, więc patrzymy też z różnych perspektyw, nie tylko ze swojej perspektywy paszowej czy żywienia zwierząt, ale też produkcji mięsa, bo w tym się też zajmujemy. Ale zawsze staramy się szukać rozwiązań, które jeszcze na rynku nie są dostępne, więc myślę, że to też jest troszkę podobne do tych startupów, które David przedstawiał. No i myślę, że to jest generalnie bardzo cenne. Ja zgadzam się tutaj z przedmówcami, że żywność na pewno musi być bezpieczna. To jest coś, co jest naprawdę ważne i też z tej prezentacji Davida wyłapałem i to my też mamy o tym 1000-procentowe przekonanie, że musimy spełniać oczekiwania konsumentów. Musimy iść w tym kierunku, w którym konsumenci oczekują i na pewno w tym kierunku będziemy zmierzali. I trzecia rzecz, którą wyłapałem, że w tych wszystkich produktach alternatywnych, tak to nazwijmy, które startupy tworzą, jest bardzo dużo produktów mlecznych, bardzo dużo produktów wieprzowych, ale drobiowych wyłapałem, że jest tylko kilka. No to dla Polski jako głównego producenta jednak mięsa drobiowego myślę, że to jest cały czas dobra informacja. Natomiast ja myślę, że to nie jest przypadek, że to wynika z kilku faktów. Po pierwsze, drób, najniższa emisja dwutlenku węgla ze wszystkich zwierząt. I tutaj trudno, myślę, laboratorium czy innym podmiotom, które chcą to zrobić alternatywnie, być naprawdę tak w doskonałym poziomie, na jakim jesteśmy. Doskonała efektywność produkcji, bardzo dobre wyniki produkcyjne, niskie zużycia paszy, wspaniałe przyrosty. To jest też coś, co pozwala być bardzo konkurencyjnym, myślę, w kolejnych dziesiątkach lat w branży drobiarskiej. I to jest na pewno bardzo ważna rzecz. Więc myślę, że tutaj drób jest
jednak bezpieczny w aspekcie kolejnych kilkudziesięciu lat i będzie tą jednak typem mięsa, który będzie chętnie konsumowany przez konsumenta. Oczywiście nie zależy zapomnieć o jego wartościach prozdrowotnych, o tym, że to jest naprawdę bardzo dobre białko wysokiej jakości z odpowiednią ilością tłuszczu, ale też bardzo łatwe w przygotowaniu w codziennej produkcji. Także myślę, że tutaj przewag mięsa drobiowego jest naprawdę dużo. Ja myślę, że będzie się to zmieniało troszeczkę w perspektywie takiej dziesięcioletniej i kilkudziesięcioletniej. Dzisiaj myślę, że w bogatej Europie, o której tu już panowie wspominali, będzie poszukiwanie nowych rozwiązań. Widzimy bardzo silne trendy w krajach Beneluxu na ptaki tak zwane wolnorosnące, które rosną troszeczkę dłużej, troszeczkę inna jakość mięsa. No ale tam troszeczkę gubimy efektywności, więc ja myślę, że jednak długofalowo będziemy produkować drób dość tradycyjnie z uzyskaniem jak największej wydajności i efektywności. Może warto tutaj przywołać jakby taką definicję, którą wszyscy praktycznie już w tej chwili znamy i doskonale ją sobie zaobserwowaliśmy, że zrównoważony rozwój to jest dążenie do osiągnięcia równowagi między aktualnymi potrzebami w takim wymiarze wręcz globalnym, a jednocześnie przyszłymi potrzebami przyszłych pokoleń, tak? Że gdzieś w pewnym momencie paradygmat rozwoju oparty właśnie na zysku, o czym wspominał bardzo mocno profesor Hausner, że to wymaga bardzo poważnego zrewidowania i dokonania regeneracji tak naprawdę całego tego podejścia do biznesu. Buduje taką potrzebę, czy adresuje taką potrzebę, żeby dążyć do tego, że te zasoby, których dzisiaj jeszcze nam wystarcza, ale już zaczynamy mieć obawy, jak będzie w przyszłości, popatrzmy chociażby na wodę, to wszystko, co wiąże się z energią, to też biorąc pod uwagę jakby wzrost kosztów tej energii, sprawia, że faktycznie ta żywność przyszłości musi być tą żywnością, która z jednej strony będzie zdrowa, z drugiej strony i może spełniać tą dodatkową funkcjonalną, jakby funkcjonalny cel, że musi po prostu przyczyniać się do naszej lepszej kondycji, a z drugiej strony to też będzie wpływało prawdopodobnie na wzrost cen. Jak to zatem pogodzić w kontekście żywności przyszłości i tego postulatu Zielonego Ładu, że żywność powinna być jak najbardziej przystępna cenowo? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby wyprodukować organicznie i jednocześnie też, no, żeby to było przystępne cenowo? Ja chętnie podam przykład. Ja reprezentuję firmę Bakalant i dużą częścią firmy Bakalant są bakalie, a między innymi orzechy. I orzechy kupujemy na całym świecie. Między innymi orzechy kupujemy w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Tam są najlepsze orzechy i ku mojemu zdumieniu zresztą, bo sam się dowiedziałem, że ponad połowa naszych dostawców migdałów z Kalifornii to są dostawcy, którzy produkują swoje migdały bez użycia nawozów. Całość energii pochodzi ze słońca, zamknięte obiegi wody ze znacznie zredukowanym zużyciem wody i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie to są najlepsze migdały na świecie. Jednocześnie te migdały kosztują tyle samo albo mniej więcej tyle samo, ile kosztują migdały z innych części świata. No i nagle się okazało, że to jest możliwe, tak? Że ktoś to zrobił. Ja nie mówię, że tak jest wszędzie, tak? Ale to jest przykład, że to jest możliwe, żeby produkować żywność w sposób bliski, zgodny zasadom Zielonego Ładu, a jednocześnie być konkurencyjnym cenowo. A to jest też kwestia pozyskiwania surowca. Myślę, że dla Maspexu to jest bardzo taki istotny i wrażliwy punkt, tak? Czy w ostatnich latach dużo się mówi o tym, że należy zabezpieczyć jakby dotychczasowe źródła surowca. Jak w tym przypadku sobie z tym radzicie i w jaki sposób też no, godzicie to również z tymi postulatami Zielonego Ładu? Maspex przejęliśmy Tymbark, wcześniej Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Olsztyny w 1994 roku. Od tego czasu mamy kontakt z rolnikami. Na początku taki pobieżny, tylko po to, żeby skupić owoce, warzywa, zrobić z tego prosty produkt i go sprzedać. Z czasem, kiedy Kubuś, który z brandu lokalnego stał się ogólnokrajową marką, musieliśmy podjąć decyzję, co z surowcem. Podstawa marchew
jabłko. No i zaczęliśmy się rozglądać za dostawcami. Oczywiście Mazury, fajne tereny, trochę sadów, a gdzie marchewka? No i teraz jak przekonać rolników do tego, że nagle komuś powiemy, słuchaj, masz 10 hektarów pola, weź zasiej na całości swojego areału marchewkę, my od ciebie odbierzemy. 94-95 rok, więc można sobie było wyobrazić, jakie było zdziwienie. Kompletny brak zaufania. Przez lata do tej pory naprawdę zbudowaliśmy dużą, bo około 2000 grupę zaufanych partnerów biznesowych, bo nie nazywamy ich rolnikami, tylko partnerami biznesowymi, z którymi współpracujemy bardzo ściśle. Przeszli, rozwijają się razem z nami. Kiedy my rośniemy, oni też rosną. Zaufali nam w którymś momencie. To jest naprawdę ścisła współpraca całoroczna. Nie tylko widzimy się na wiosnę, kiedy wydajemy im nasiona do obsiania pól, ponieważ wszyscy otrzymują te same nasiona i potem je odbieramy marchewkę we wrześniu, w październiku i w listopadzie. I to są te momenty, kiedy się widzimy. Nie, to jest całoroczna współpraca. 2000 ludzi rozproszonych po całej Polsce. Oczywiście dbamy o to, żeby największa część naszych rolników była skupiona najbliżej naszych zakładów. Chodzi o ograniczenie kosztu transportu. Przy okazji fajnie wpisujemy się też w Zielony Ład, czyli ograniczenie emisji spalin. To są też rzeczy, na które zwracamy uwagę. Ale mówiłem, że rolnicy rośli razem z nami. Pojawiła się możliwość stworzenia grup producenckich. Pomogliśmy im te grupy stworzyć, sami ich do tego namawialiśmy. Pojawiły się dotacje unijne. Pomagaliśmy im pisać te wnioski po to tylko, żeby dosprzętowili swoje gospodarstwa rolne. Cały czas się spotykamy, próbujemy tłumaczyć, pokazywać nowinki technologiczne. Współpracujemy na różnym polu. Mamy na przykład teraz dwa duże programy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jedno dotyczy upraw pomidora, drugi pszenicy durum w Polsce. I też mamy odważnych paru rolników, którzy poszli z nami i na swoich polach prowadzą te eksperymentalne uprawy. Więc to nie jest dla nas rolnik, który jest nam potrzebny we wrześniu, czy tam w tym okresie skupowym przez te 5 miesięcy, żeby dostarczyć nam produkt, tylko my wiemy dokładnie, co do nas przyjedzie, w jakiej jakości, w jakiej ilości są ustawione harmonogramy. Cała ta współpraca jest naprawdę poukładana przez tyle lat. Nowym, 5 lat temu czy 6 lat temu, w 2015 roku, czyli już 6 lat temu, przejęliśmy firmę Agros. Doszła nam nowa grupa producentów, czyli producenci ogórków i pomidorów. To też grupa, z którą musieliśmy się nauczyć współpracować. Od 6 lat współpracujemy, nie ma z tym żadnego problemu i ciągle zwiększamy zamówienia, które w ich stronę kierujemy. Czyli z jednej strony cały czas skalowanie biznesu i budowanie tej skali, ale jednocześnie też jakby dzisiaj kilkakrotnie została zwrócona uwaga na to, że zasoby są wyczerpywalne, tak? I w tym kontekście też jakby Maspex może poszczycić się swoimi pewnymi osiągnięciami dotyczącymi zabezpieczenia tych rosnących potrzeb w zakresie surowca. Ale też Maspex to bardzo wysokie wydatki na inwestycje. Wasz CAPEX wynosi, jeśli dobrze pamiętam, w okolicach 700 milionów. No to taka informacja gdzieś tam padła w prasie, prezes Pawiński ją tam gdzieś powiedział. Podkręciłbym to trochę wyżej, ale to tą kwotą też można się pochwalić. I w jaki sposób, czy jaką część z waszego CAPEX-u już dzisiaj widzicie, że może być przeznaczana na to wszystko, co wpisuje się w Zielony Ład, ale też w strategię od pola do stołu? Praktycznie wszystkie nakłady, które ponosimy się z tym wiążą. Przede wszystkim z tej kwoty największą część wydaliśmy w latach 2017-2019, gdzie bardzo mocno zwiększyliśmy moce produkcyjne, budując nowe hale produkcyjne, dokładając linie produkcyjne, budując 3 nowe centra logistyczne, magazyny wysokiego składowania. One powstały w Lublinie, w Olsztynku i w Łowiczu. To są centra, które są bliżej naszych odbiorców, czyli znowu ograniczenie kosztów transportu, ograniczenie emisji spalin. To jest jeden z takich prostych przykładów.
W przypadku hal produkcyjnych znowu na dachu znajduje się fotowoltaika, czyli kolejny element. Sprzęt, maszyny, które kupujemy, są to nowoczesne linie technologiczne, najnowsze rozwiązania, które się pojawiają na świecie. Nie kupujemy starych rzeczy. Wszystko nowe, przetestowane bardzo często z naszymi dostawcami urządzeń. Uczestniczymy we wspólnych programach rozwojowych tych urządzeń, że czasami mamy taką sytuację, że jeden z naszych dostawców dostarcza nam nową linię produkcyjną, bo chce przetestować jakiś element, żeby zobaczyć, jak on będzie działał. Nie ma takiej możliwości, żeby to wszystko przetestować w bardzo dużej skali, przy bardzo dużym obciążeniu i wykorzystaniu takiego urządzenia, więc robi to u nas. Więc wspólnie budujemy takie maszyny, które przede wszystkim są skrojone w dużej mierze pod nas, zmniejszają zużycie energii, pozostałych mediów. Przykładem może być, niedawno podjęliśmy decyzję, że w Łowiczu rozbudowujemy teraz zaplecze przetwórcze pomidora. Chcemy sobie zwiększyć moce przerobowe przynajmniej między 2-3-krotnie, przy czym średnie zużycie mediów na tonę przetworzonego surowca będzie o połowę mniejsze. Więc każdą inwestycję, którą robimy, przynosi nam pewną efektywność. Fajnie to wygląda, jeśli te wszystkie środowiskowe rzeczy związane z zrównoważonym rozwojem przekłada się jeszcze na cele biznesowe, bo jest dodatkowa motywacja. To jest to chodzenie po ziemi. Jeszcze jedno zdanie do pierwszego, tej naszej pierwszej części, tam, gdzie mówiliśmy, jaka będzie żywność. Wszyscy mówimy, że ma być zdrowa, odpowiadająca konsumentom. Fajnie. Ja bym jeszcze dodał, że musi być smaczna i musi być przyjemność z tego, że się ją spożywa. Bo wszyscy pamiętamy Matrix, gdzie Neo został wyrwany, czy Neo, jak to wymawia, został wyrwany z maszyn. Przyszedł, jak już doszedł do siebie, przyszedł sobie zjeść śniadanie i widzieliśmy, co mu zostało podane, jak to wyglądało. Także szczerze powiedziawszy, jak siedziałem w kinie, zajadając popcorn i popijając zdrową kolę, porządnie się skrzywiłem. Także mam nadzieję, że w tym kierunku nie idziemy. Okej, dzięki. Mały komentarz jeden, bo tu wcześniej w trakcie naszego spotkania padła taka myśl, że optymalizacja kosztów produkcji, szukanie być może większej efektywności, stoi w poprzek z myślą o rozwoju. Musimy zainwestować pieniądze, żeby mieć to, co chcemy mieć poprzez Zielony Ład. Tak chyba nie do końca jest. I to, co pan powiedział w tej chwili, to świadczy o tym, że chyba bardzo wiele przedsiębiorstw, zarówno w Polsce, jak i na świecie, inwestuje pieniądze po to, żeby mieć oczywiście większą produktywność, większą efektywność produkcji, ale jednocześnie te inwestycje zamieniają się w ochronę środowiska na przykład. I tych przykładów w Polsce jest i na świecie mnóstwo, to jest na przykład inwestycje w kogenerację, to są inwestycje w odwróconą osmozę. A muszę również powiedzieć, bo widzę na sali dwoje moich kolegów z firmy Bongren i razem mieliśmy okazję pracować 10 lat temu i bardzo miło mi jest was widzieć, a kilkanaście lat temu to, na co wpadliśmy w jednej z fabryk Bongren w Polsce, to był pomysł taki, żeby zmierzyć, ile jest białka w ściekach, które sobie wyciekało do kanalizacji. A jak zmierzyliśmy, ile jest białka, to się okazało, że jest go mnóstwo, a białko i tłuszcz to jest to, co się kupuje w mleku, żeby produkować ser. No i na końcu zaczęliśmy szukać, a gdzie my to białko tracimy. Się okazało, że traciliśmy białko gdzieś tam w trakcie procesu produkcyjnego. Koniec. Wniosek jest taki, że znaleźliśmy, gdzie nam to białko uciekało. Proces stał się wydajniejszym, bo przestaliśmy tracić to białko, a jednocześnie ścieki stały się czystsze, a środowisko na tym zyskało. No więc i to poszło w parze. To nie musi być coś, co przeczy jedno drugiemu pewnie. Nie, wydaje mi się, że nie. I tutaj właśnie to, co też dzisiaj wybrzmiało też w prezentacji pana prezesa Urbaniaka, to kwestia jakby związana z tym, że nie musimy tych obaw aż tak bardzo wyolbrzymiać, tak? No ale odkrycia Tverskiego i Kahnemana tutaj mówią, dlaczego tak się dzieje. Panowie, krótka runda, w jaki sposób możecie, czy wasze firmy mogą wygrać przyszłość z Zielonym Ładem? Kwestie związane z modelem biznesowym, kwestie związane z produktem, kwestie związane z działalnością operacyjną. Proszę bardzo. Ja może zacznę od takiego prozaicznego przykładu, bo tu panowie już wszystko praktycznie powiedzieli. Natomiast
Taka bardzo prosta rzecz. My już od bodajże 2 lat nie posiadamy żadnych dokumentów w formie papierowej, umowy, wszystkie WZ-y, nie WZ-y, wszystko jest elektroniczne. I proszę uwierzyć, że naprawdę na początku to była wręcz gehenna z naszymi odbiorcami czy dostawcami, żeby to wszystko mogło właśnie dokładnie tak być. Pewnie w pewnej ilości COVID pomógł nam zapanować nad tym, bo oni zobaczyli, że to jest wartość, że nie ma gdzieś tam dokumentu, tylko jest wszystko elektronicznie. Ale to są, myślę, takie małe rzeczy, które składają się na to, że jesteśmy, myślę, po prostu bardziej przyjaźni na świata. Nie wycinamy setki lasu, tylko możemy to wszystko wysłać mailem i też ma moc sprawczą. Nasza firma też już chyba w 2019 roku, ile się nie mylę, przystąpiła do takiego porozumienia branży paszowej. Niestety z Polski niewiele firm do tego przystąpiło, chyba żadna tak naprawdę oprócz nas i drugiego dużego producenta światowego, która polega na tym, że będziemy już w 2025 roku wykorzystywali soję taką, która jest po prostu bezpieczna, czyli to znaczy, że na pewno ona nie wpłynęła na wyniszczenie lasów amazońskich. Na pewno osoby, które ją gdzieś tam przygotowywały, były odpowiednio traktowane. Nie były to jakieś dzieci wykorzystywane do pracy. To są, myślę, taka suma małych rzeczy, która powoduje, oczywiście na początku, która kosztuje, jak już tutaj kilka razy powiedzieliśmy, ale na koniec dnia powoduje, że ktoś to dostrzega i to pozytywnie wpływa na nasz wizerunek. Jeszcze jednej rzeczy bym chciał powiedzieć. Jest naprawdę wiele zasobów. Tutaj przed chwilą pan wspomniał o wodzie. To też dlatego drób jest bardzo dobrym mięsem, właśnie dlatego, że też zużywa mało wody. Ja myślę, że my nie mamy świadomości, jak mało wody już mamy dzisiaj w Polsce, w Europie, bo tylko myślimy, że gdzieś tam w Afryce brakuje wody. U nas też już dzisiaj zaczyna brakować wody, więc to są następne zagadnienia, na które musimy zwracać uwagę i które są dla nas niestety bardzo, bardzo ważne i zmieniają nasze podejście do tego wszystkiego. Ja już przed chwilą powiedziałem, że my staramy się zawsze myśleć troszeczkę do przodu i troszkę wyprzedzać pewne rozwiązania, dlatego już bodajże od 7 czy 8 lat produkujemy nasze pasze dla drobiu bez zastosowania fosforanów. Oczywiście są odpowiednie enzymy, które pozwalają to wykonać, natomiast pamiętam, jak jako jeszcze kierownik produktu zdecydowałem się na takie rozwiązanie, to wiele naszych firm konkurencyjnych jeździło po naszych klientach i mówiło, że nie, no ptaki nie rosną, bo tam nie ma fosforanu, tak? A my już wtedy mówiliśmy, że oczywiście on jest, tylko w innej formie podany i co najważniejsze, mamy bardzo pozytywny wpływ na środowisko dzięki temu, bo nie ma emisji, tak? Więc myślę, że to jest myślenie do przodu i generalnie całe podejście Zielonego Ładu powoduje, że jeżeli idziesz troszeczkę szybciej, jeżeli szukasz rozwiązań, które są lepsze dla nas wszystkich, to na końcu klienci to po prostu doceniają i chcą z tą współpracować. No należy też tutaj wspomnieć o tym, że przyczyniacie się w istotny sposób do czegoś, co jest postulowane i w Zielonym Ładzie, i w strategii w F2F, mianowicie do dobrostanu zwierząt, tak? Bo sposób karmienia tych zwierząt ma istotny wpływ na to, w jaki sposób one się czują. To już jest naukowo zbadane. No tak, zdecydowanie. Ja pamiętam, 17 lat temu zacząłem pracę jako technolog w polskiej firmie i wtedy żywiliśmy ptaki, które rosły 48-2 dni, miały 2 kilo na końcu i zjadały mniej więcej 2 kilo paszy na kilo przyrostu. Dzisiaj robimy ptaka 40 dni, 2,70, kilo 50 zużycie paszy. Ale co najważniejsze w tym wszystkim, udało nam się na przykład ograniczyć poziom białka, którym to zwierzę karmimy, więc też mniejsza emisja amoniaku. Oczywiście dzięki wiedzy, dzięki nauce. Także naprawdę jesteśmy jako branża mięsna, myślę, bardzo, bardzo efektywni i to te założenia, które przedstawia Zielony Ład, naprawdę nam odpowiadają. No, to jest świetny przykład i pamiętajmy, że Simcha Bas, który zamienił Izrael w kwitnące ogrody, który był pustynią dzięki nawadnianiu kropelkowemu, bohater dzisiaj Izraela, w pewnym momencie wpadł na to, że można poprzez ograniczenie też spowodować lepsze efekty. Jeśli ktoś mówi, że coś się nie da, prawdopodobnie jest wyprzedzany przez kogoś, kto już ma prototyp. I to też Dawid w swojej prezentacji wskazał. Panowie, na zakończenie mam ochotę trochę prowokacyjnie zapytać was, a jakiego typu niepewności niesie ze sobą Zielony Ład i strategia From Farm to Fork? Zwłaszcza w kontekście też no, tego wszystkiego, co wiąże się z właśnie różnego rodzaju dzisiaj dyskusjami
o tym, że tak ambitne cele, ekstremalnie ambitne cele mogą spowodować przebudowanie, kompletne przebudowanie dotychczasowych modeli biznesowych. Czy my jesteśmy na to gotowi w tak krótkiej perspektywie czasowej? Może znowu pana Marcina poprosimy. Chętnie. Ja mam jedną jeszcze refleksję, to znaczy ja usłyszałem dzisiaj z ust prezesa Urbaniaka, chyba go nie ma w tej chwili na sali, że pieniądze szczęścia nie dają i muszę powiedzieć, że z ust jednego pewnie z najważniejszych bankowców w Polsce usłyszeć takie zdanie to jest dla mnie, już warto było przyjechać na to spotkanie. Ale też dlaczego o tym myślę? Dlatego, że bardzo, bardzo mało, i nawiązując do tego, o czym mówiłem na początku, bardzo mało rozmawialiśmy o konkurencyjności i o likwidowaniu nierówności na świecie. Moim zdaniem nie da rady oderwać tej dyskusji, którą prowadzimy, od polityki i ta polityka tu się pojawiała gdzieś tam w różnych wypowiedziach, w różnym kształcie. Troszkę zahaczył o te sprawy prezes Urbaniak w swojej prezentacji, ale zrobił to bardzo miękko. Natomiast mi się wydaje, że dyskusja o Zielonym Ładzie i o tym, jakie zagrożenia niesie i czy to w ogóle jest realne, jest związana również z Unią Europejską, z siłą albo nie siłą Unii Europejskiej, ale też jest związana z pozycją Polski w Unii Europejskiej, a to jest też bardzo aktualna dyskusja, która w Polsce w tej chwili się rozwija. Ja się zgadzam w 100% tutaj z tezą, która też była wcześniej powiedziana o tym, że to chyba już jest nowy paradygmat rozwoju gospodarczo-społecznego i to jest jedyny możliwy kierunek. Natomiast nie da rady chyba osiągnąć tego, o czym dzisiaj mówimy, bez dużych pieniędzy. O tych pieniądzach było mało mowy. Troszkę mówiliśmy o tych pieniądzach. Cyfry, które mi zostały w głowie, jeśli mogę te cyfry przytoczyć, chyba pan Schmidt powiedział o 60 bilionach euro podatków płaconych przez podatników w Unii Europejskiej rocznie. Ja mam w głowie cyfrę 4,5 miliarda euro, 4,5, nie miliarda, biliona euro wydanych przez Unię Europejską na ratowanie systemu bankowego w Europie, kiedy ten system miał się źle, a jednocześnie w 2020 roku Komisja Europejska, Unia Europejska zadeklarowała bilion euro, raptem 4 razy mniej, na realizację tego programu, o którym dzisiaj mówimy. I teraz pytanie, czy to jest na poważnie, czy te pieniądze są dostateczne na to, żeby te szczytne cele, bo to są szczytne cele, wprowadzić w życie. Więc tutaj jest bardzo wiele pytań pewnie. Rafale, zdaje się, że to jest też twoje takie pytanie o to, na ile rzeczywiście te cele już bardziej nie w Zielonym Ładzie, ale w strategii są rzeczywiście porządnie zoperacjonalizowane. Czy nie należy dokonać bardzo solidnej adaptacji, refleksji i asymilacji wewnątrz każdego z krajów, tak? Bo bez regulacji też wewnętrznych, no tak naprawdę nie powiedzie się całe przedsięwzięcie. To też pokazuje, że to jest zmiana systemowa, a nie punktowa. Dokładnie tak. Powiem tak, cele są bardzo ambitne, szczególnie też w tej naszej części, gdzie mamy redukcję nawozów, pestycydów, którą gdzieś tam musimy, branża rolnicza musi dowieść. Nie są to łatwe tematy, ale to jest coś, co my jako grupa z rolnikami przez ten temat przechodzimy już od samego początku, w związku z tym, że produkujemy żywność również dla dzieci, więc utrzymujemy duży reżim wśród naszych producentów, gdzie kontrolujemy, jak wyglądają te uprawy, co używają, jakich środków, ile. To wszystko jest pod dużą kontrolą, więc też prowadzimy spotkania, szkolenia, tłumaczymy, co można zrobić lepiej, wspólnie się tego wszystkiego uczymy. Pytanie tylko, czy starczy nam czasu do 2030, żeby te cele dowieść? Zobaczymy. W mojej ocenie dobry, duży, mowa o pieniądzach też, czy te pieniądze starczą, żeby zmienić technologię w polskim rolnictwie, która jest konieczna, bo oczywiście poprzez cały system dopłat unijnych, które były i są, poziom technologiczny rolnictwa oczywiście, że uległ dużej poprawie. Nie jest to wystarczające. Widzieliśmy na filmach to nowe technologie, które można z powodzeniem w polskich uprawach zastosować.
Chyba tego rodzaju kombajnów w Polsce nie widziałem, albo nie słyszałem, żeby były, więc wszystko przed nami. Pytanie, czy starczy pieniędzy, jak zostanie zbudowany system ich dystrybucji, jak będzie wyglądał system podnoszenia wiedzy, kwalifikacji rolników, to jest kolejne wyzwanie. Czy my, producenci, jesteśmy jedynym ogniwem, które tu powinno brać w tym udział? Nie wiem, wydaje mi się, że tutaj duża rola państwa w tym, aby nam w tym pomogli, żeby jednak ta świadomość wśród rolników, wśród producentów była znacznie wyższa. My chętnie pomożemy, oczywiście dołożymy się do tego systemu, ale wsparcie państwa jest konieczne. Dzięki. 10 sekund dla Rafała. Dla mnie. Tak, dla Michała. Spokojnie. Ja jestem trochę większym optymistą niż panowie, chyba życiowo po prostu. Ja myślę, że jest taka jedna metoda, która pozwoli nam to zrealizować. Ona się nazywa partnerstwo. Jak każdy z nas pójdzie samemu, będzie trudno. Jak pójdziemy razem, myślę, że damy radę. Ja myślę, że tym akcentem należałoby zakończyć, bo i tak naprawdę podsumować to w ten sposób, że gdybyśmy byli politykami, to prawdopodobnie wyjechalibyśmy dzisiaj z Sopotu z takim długim dokumentem, który nazywałby się Porozumienie Sopockie w zakresie budowania i wdrażania i asymilacji Zielonego Ładu i strategii From Farm to Fork w Polsce z radzeniem sobie ze wszystkimi zastrzeżeniami, obawami, ale też nadziejami i wyzwaniami, jakie stoją przed nami, przed naszymi firmami. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję moim panelistom, praktykom wieloletnim. Dziękuję Państwu za uwagę i myślę, że kończymy tą część panelu.